Cześć moi drodzy, jednym z moich ulubionych krajów, do których lubię podróżować w maju, jest Egipt. Szczególnie kochani region Marsa Alam. Marsa Alam to jest, moi drodzy, region około 100 km, położony około 300 km pod Hurgadą. Region się szybko rozwinął, ponieważ w 2001 roku wybudowano, słuchajcie, lotnisko i przy okazji piękny port Galip. Miejscowość nieduża, ale z pięknym portem na 1000 jachtów. Cała koncepcja w ogóle portu Galip miała być w ten sposób, że klienci, którzy przylecą, moi drodzy, samolotem, będą kanałami i gondolami sprowadzani do Portugalii i później wsadzani w autobusy i będą odprawiani do hoteli tam, gdzie będą mieli mieszkać na wakacjach. Ta koncepcja na razie jeszcze jest taka wygasła, ale mam nadzieję, że z czasem się rozwinie. Słuchajcie, w regionie Marsa Alam jest naprawdę bardzo dziko. Mieszkają tak naprawdę tam lokalni Beduini, którzy pasą kozy, barany. Także piękno, które mnie tam zachwyciło, to przede wszystkim piękne plaże. Słuchajcie, plaże, w które naprawdę wchodzą w rafy, a nie rafa, na którą wchodzicie i musicie po schodkach chodzić się kąpać. W które można sobie wejść spokojnie, bez bucików i metr od brzegu oglądać, słuchajcie, piękne, duże, kolorowe ryby, zakładać okularki, snorkować. Słuchajcie, widać morskie żółwie, przypływają również na te plaże słuchajcie, delfiny, przypływają krowy morskie, więc naprawdę jeszcze te rafy są niezniszczone w porównaniu do Hurgady, Szarmu czy Tabry. Mars Alam to tak naprawdę znaczy sławny port. Niesamowite jest to, że w 2008 roku byłem, moi drodzy, trzy razy w Mars Alam. To był luty, maj i wyobraźcie sobie październik. W tym roku minęła rocznica już 10 lat, od kiedy też napisałem pierwszy artykuł Mars Alam. Między, moi drodzy, w czasopiśmie Foto i artykuł nazwałem Nowa Aleksandria Aleksandra Kramarza. Dlaczego? Przeczytam Wam krótki tekst. Egipt, Port Galip, Nowa Aleksandria Aleksandra Kramarza. Jako młodego chłopaka szczególnie zafascynowała mnie Grecja i kultura antyczna. Jednym z miejsc, o którym czytałem i rozpisywali się historycy, była Aleksandria. Miasto położone obecnie w Egipcie. Powstałem na cześć mojego imiennika, wodza greckiego Aleksandra Wielkiego. Miasto w literaturze i wśród turystów żyje sławą przeszłości. Podróżując w ostatnim roku odkryłem miejsce, które nazywałem Nową Aleksandrią. Port Galip, pomysł miasta jest podobny jak w Elgunie. Hotele i wille stoją brzegami sztucznej laguny. Wybudowany już port jachtowy na 1000 łodzi oraz parę hoteli i centrum. Region, w którym położony jest Port Galip, nazywa się Marsa Alam. I taką ciekawostkę Wam przeczytam. 5 powodów, dlaczego warto sfotografować Egipt. Zabytki jedynie niepowtarzalne. Świątynie na Nilu, Reis, Asuan, Luxor, Kair, Aleksandria. Świetne warunki, aby zacząć zabawę z fotografią podwodną. Ciepła woda, piękne kolorowe rafy i ryby. Polecam miesiące. Marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad. Pamiętajmy jednak, aby fotografując ludzi, wcześniej dać im bakszysz, na przykład 1 dolara lub 1 euro. Ostrożnie z fotografowaniem kobiet. Co możecie robić w Marsa Alam? Przede wszystkim, moi drodzy, nauczcie się nurkować. Snurkować to jest naprawdę takie miejsce, które się nadaje do tego najlepiej. Na pewno możecie zwiedzać. Wybudowano 2 nowe drogi, słuchajcie, które prowadzą do Asuanu i Luxoru. W Asuanie oczywiście tam asuańska. Możecie zobaczyć, jak stoją statki, jak wyglądać może rejs po Nilu. Przepłyniecie sobie na drugi brzeg, gdzie jest tak pustynnie. Można sobie pojeździć na wielbłądach. A oczywiście, teraz wbudowano w tamtym roku w maju, słuchajcie, też nowe Muzeum Tutanchamona. Też zapraszam Was do zwiedzania. A jeśli chodzi o Luxor, to oczywiście Dolina Królów. Wiele innych zabytków, również też zobaczycie Nil. I może się przekonacie w późniejszym czasie do pojechania sobie na przykład na wycieczkę po Nilu. Także jak najbardziej zapraszam Was do regionu Marsa Alam. Jest tu około 35 wspaniałych hoteli, o których Wam opowiem w następnym odcinku. Salam alejku, Wasz Aleksander.